Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale APG Studio i dzisiaj specjalna sesja, kolejne wideo ćwiczenia wyszczuplające. Dzisiaj zajmiemy się naszymi udami, biodrami, pośladkami. Ta strefa dzisiaj. Gotowe wszystkie? Super, przygotujcie sobie szklankę wody albo jakieś herbaty, albo jakiś napój, co tam pijecie. Ostrożnie z cukrem. I możemy zacząć sesję. Nazywam się Alicja, jestem fitness i yoga ekspertem. Zapraszam na moje ćwiczenia wyszczuplające. Rozgrzewających wasze mięśnie, szczególnie właśnie tą strefę bioder, pośladków i ud, biodra. To taki specyficzny staw, który musi być rozgrzany, zanim zaczniemy ćwiczenia. Tam musi zacząć produkować się i wydzielać specjalny płyn, który będzie tutaj jak olej na wasz staw, żeby się kości nie ścierały. Także ważne jest, jeżeli robicie jakieś ćwiczenia, żeby nie zaczynać od razu od czegoś bardzo intensywnego, ciężkiego, tylko właśnie kilka ćwiczeń rozgrzewających, przygotowujących ciało, mięśnie i stawy na właśnie jakieś ćwiczenia. Starajcie się nie podskakiwać, tylko przechylamy się z boku na bok, zmieniamy ciężar ciała z lewej na prawą nogę i nie krzyżujemy nogi w drugą stronę, tylko staramy się, tak jakbyśmy chcieli kopnąć własną rękę. Staramy się dotknąć tej naszej ręki wysoko. Te stopy unosimy. I teraz do przodu. Prawa ręka, lewa noga na przemian. Bez skręcania. To jest podstawowy błąd. Też to robiłam, zanim poszłam na wszystkie moje kursy. Nie wiem czemu taką mamy tendencję, żeby tu skręcać te biodra. Ta noga musi być do przodu, czyli wyobraźcie sobie, coś tu macie między nogami, więc ta noga jest tylko do przodu i na dół, do góry i na dół, bez skręcania. Skręcić możemy tutaj górną część ciała, żeby fajnie rzeźbić talię. Oddychamy, barki rozluźnione. Starajcie się oddychać, głęboki wdech i powolny wydech. Najważniejsze w ćwiczeniach tego typu, jak dzisiaj, to jest właśnie kontrola oddechu. Jeżeli nie dostarczycie organizmowi odpowiedniej ilości tlenu, no to będzie zadyszka i trzeba będzie się zatrzymać. Nie ma siły na ćwiczenia. Także oddychanie jest najważniejsze. Teraz noga jeszcze wyżej. Przeciwna ręka pod kolanem. Żeby tą nogę, kolano unieść wyżej, pokażę Wam tu z boku, przed chwilą robiliśmy tak na wysokość biodra, teraz staramy się wyżej. I znowu, tylko tu oddechy krótkie. Wdech na środku, wydech przy uniesieniu nogi. Raz jeszcze wyżej, wdech, wydech. Nogi mogą być ugięte w kolanach. Jeszcze to nasze tylne mięśnie uda nie są na tyle przygotowane, żeby to był pełne rozciągnięcie na wyprostowanej nodze, także kolana ugięte. Super. Jeszcze dwa razy. I teraz stajemy nogi razem. Będziemy rzeźbić nasze udo tutaj, pozbywać się tkanki tłuszczowej w okolicy zewnętrznej i wewnętrznej strony uda. Balans. Jeżeli macie problem z równowagą, to krzesło, stół, cokolwiek, ściana do przytrzymania. Tylko nie opieramy się na tym, co tam będziecie używać. Jeżeli to jest, no to nie przechylamy się. Staramy się trzymać ten ciężar ciała
na tej naszej prawej nodze. Ale jeżeli ćwiczyliście ze mną już wcześniej jakieś ćwiczenia, jogę, czy szczególnie ten filmik na stojąco, no to możecie spróbować. Co jest ważne? Ta noga nie opada, grawitacja działa. Ta noga musi być kontrolowana, żeby tu wyszczuplić udo od wewnętrznej strony, to ta noga do góry, używamy z zewnętrznej strony, a teraz powoli staramy się tę nogę dać na dół. Czyli nie robimy czegoś takiego, to jest tylko ruch z biodra, jak ja to nazywam, bez udziału mięśni kontrolowanych, tylko wdech i wydech. Czyli powoli, przeciwnie do grawitacji, staramy się spowolnić ten ruch. Grawitacja ciągnie w dół, ale my dalej walczymy z tą grawitacją, żeby uaktywnić te mięśnie. To jest te małe rzeczy, małe różnice, jak używacie mięśni, jak wykonujecie ruch. Właśnie, albo tu zmienią coś, albo nie zmienią nic. Robiłam te ćwiczenia kiedyś, dawno i nie było żadnej zmiany. Miałam silniejsze mięśnie, ale nic się tu nie wyrzeźbiło. Właśnie dlatego, bo ten ruch był bardziej z biodra niż z mięśni. Wdech i wydech. Może jeszcze dwa razy. Pamiętajcie, jeżeli już macie dość, to będzie Was już bolało biodro z drugiej strony. Nie możecie tej pozycji utrzymać, ta noga się robi coraz cięższa, to już jest sygnał, że na dzisiaj tyle już tych powtórzeń dla Was wystarczy. Także słuchajcie swojego ciała. Ja wiem, stara sentencja, nie ma bólu, nie ma efektów. Wiecie co? To jest wszystko nieprawda. Ludzie tylko niepotrzebnie się nadwyrężają, uszkodzają sobie mięśnie, ścięgna. Po co? My chcemy tu wyrzeźbić sylwetkę, a nie zrujnować nasze ciało, bo chcemy je poprawić. Więc ja mam zupełnie odwrotną filozofię. Dopóki kontroluję oddech, dopóki kontroluję mięśnie i ten ruch do góry jestem w stanie wykonać, a nie, że już przechylam się w drugą stronę, nie używam już tych mięśni. Moje ciało zaczyna używać innej części, innej partii ciała, żeby tą nogę unieść, bo staram się, ale te mięśnie już są wykończone, już mają dosyć, dlatego będziecie czuli, tu się coś zmienia, ta pozycja się robi dziwna, przestajecie oddychać. To jest właśnie moment, że już trzeba się zatrzymać i zrobić sobie przerwę. Dajcie sobie czas, wszystko przyjdzie w odpowiednim momencie. Może dzisiaj to będą 3 powtórzenia, może 5. Może wszystko razem ze mną. Wszystko zależy, jak te mięśnie dzisiaj są. Czy są słabe, czy są już mocne. Także nie frustrujcie się, nie stresujcie. Wszystko zajmuje czas. Może jeszcze 2 razy. Wdech i wydech. Wdech, wydech. To nie jest jak wysoko uniesiecie nogę, tylko właśnie jak pozycja jest wyprostowana. Jeżeli macie sylwetkę wyprostowaną przy przenoszeniu nogi na zewnątrz, używamy też tutaj mięśni bocznych brzucha. Czyli pracujemy też nad tą sylwetką i jeżeli sylwetka jest wyprostowana, to używamy właściwych mięśni. Jeżeli się przechylamy, to kolano jest ugięte, no to tutaj za wiele nie zwojujemy. A my chcemy tu wyrzeźbić, wyszczuplić te uda. Także to jest najważniejsze. Jaka jest Wasza sylwetka i czy kontrolujecie ruch? To jest najważniejsze. Z mojego własnego doświadczenia, dawno, dawno temu, tak właśnie było. Dobrze. To teraz zróbmy na pośladki i tu będziemy rzeźbić tylną część nogi. Tu też nam się lubi tkanka tłuszczowa odkładać. Celulit, zmora każdego, nawet osób ćwiczących. Także tutaj masaż, jakieś zabiegi mogą pomóc. Jeżeli ktoś ma skłonności, to nawet ćwiczenia zmniejszy się, ale nie wierzcie, że można całkowicie zlikwidować. Sprawdziłam. Jeżeli Wasze ciało genetycznie jest uwarunkowane, że odkłada tą tkankę tłuszczową w formie tego celulitu, to on się zmniejszy przy ćwiczeniach, wyszczuplimy uda, ale tu jeszcze coś dodatkowego trzeba dodać, żeby się całkiem pozbyć. Ja z tym jeszcze walczę. Będę szczera z Wami, nie ma żadnej ściemy tutaj. Mam trochę tego celulitu, jest dużo mniej, ale wciąż jest. Dobrze, teraz
z uniesioną prawą nogą do góry. Co tu jest najważniejsze? Też z mojego własnego doświadczenia. Jeżeli mięśnie są słabe i oczywiście jest łatwiej dla waszego ciała, przy uniesionej nodze będziecie się przechylać w przeciwnym kierunku. Jeżeli to jest wasza lewa noga, to przesuniemy się w tą stronę. Jeżeli musicie prawą, to będziemy się przesuwać w lewo, bo tak jest łatwiej. Ale żeby mieć efekty z tego ćwiczenia, rzeczywiście wyrzeźbić tą tylną część nogi i pośladka, to ta postawa, sylwetka jest taka sama, czy ta kolano jest na podłodze, czy jest uniesione. To jest najważniejsze. Jeżeli zaobserwujecie przy unoszeniu waszej lewej nogi, że się przechylacie w prawo, wrócić znowu do pozycji wyjściowej. Tutaj znowu musimy mieć tą stabilizację górnej części ciała i bioder, żeby uaktywnić właściwe mięśnie. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Te wszystkie ćwiczenia właśnie wyszczuplające, to jest bardziej technicznie niż ile zrobicie powtórzeń. Może zrobić 3 powtórzenia, ale jeżeli one są zrobione dobrze, to będziecie mieć więcej efektów niż ktoś, kto robi źle i zrobi ich 100. Także to musi być jasne, dużo wam będę dzisiaj tłumaczyć, bo to jest pierwsza sesja i to są najważniejsze rzeczy, bo ja to robiłam wszystko źle, nie było efektów, dlatego dzielę się z wami moimi własnymi doświadczeniami, żebyście te efekty miały jak najszybciej. Czyli tu unosimy lewą do góry, patrzymy, czy się przechylamy w prawo, czy uginamy prawy łokieć i teraz będziemy tą nogę do góry, ale podstawowy błąd znowu, jeżeli nie wiemy, będziemy wykręcać biodro na zewnątrz, czyli te kolano, pokażę wam z tej strony, ono nie będzie skierowane w dół, tylko na zewnątrz. I tu, moje drogie, już nie robimy nic na tą część, o której tak marzymy, żeby tu wyszczuplić ten udok i mieć fajny kształt pośladka. Podstawowa rzecz. Bez przechylania, bez unoszenia. Czyli ta noga może być dużo niżej, ale kolano musi być skierowane na dół. Czyli wasze lewe i prawe biodro jest w tej samej, na tej samej wysokości. To jest podstawowy błąd, że się to przekręca się, nie wiem czemu tak jest, ale tak robimy. Ale żeby uruchomić właśnie te mięśnie, ta noga musi być w tej samej płaszczyźnie. Pokażę wam, to jest też z przodu. I tak pracujemy. Wygląda to identycznie, czy się przechylisz, czy nie. Lewa noga. Robimy te powtórzenia. Ważna jeszcze jedna rzecz. Jak wasza górna część ciała, czy wszystko opuszczacie na dół, te łopatki tak wystają, czy wyciągamy właśnie do góry. Czyli tak jakbyście odpychamy coś od podłogi, siebie od podłogi, żeby tutaj właśnie unieść, nie opuszczamy, tylko unosimy tą górną część ciała, czyli z ramion, z barków w dół, żeby unieść klatkę piersiową. Teraz tak, wdech do góry, wydech na dół. I tutaj mamy więcej nawet niż planujemy, bo dzisiaj ćwiczymy na biodra, pośladki i uda. Ale będzie też, to jest dobre ćwiczenie na wasz brzuch. Ważne jest, trzecia rzecz przy tym ćwiczeniu, że odcinek lędźwiowy kręgosłupa jest w tej samej pozycji. Czasami widzę na różnych wideo, dziewczyny tutaj robią ruch z biodra. To jest tylko noga z biodra, nie całe biodra. To jest właśnie ten moment, kiedy będziecie czuły pośladek, i tutaj tylną część uda. I wydech. Wdech. I wydech. Jeżeli będziecie czuły, że prawe biodro już tam się męczy, to znaczy, że za bardzo przechylacie się w prawą stronę. Znowu ten balans ciała, równowaga musi być porówno na lewej i na prawej ręce. Może jeszcze 3. Wdech. Wydech. 3, 2 i 1. Dobrze, to teraz prawa noga. Ja się odwrócę, wy zostajecie w tej samej pozycji. Będę się odwracała, żebyście widziały tą stronę, która pracuje. Wdech i wydech. Pamiętajcie, sprawdzamy te 3 rzeczy. Czy przechylamy się teraz w lewo? Tu się przechylamy. Czy przekręcamy te biodro i czy pracuje odcinek lędźwiowy?
są trzy punkty, które musicie ciągle kontrolować, bo na początku, jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z jogą czy z fitnessem, to tej kontroli nad mięśniami nie ma i nawet po jednym, po dwóch podwyższeniach ciało wraca do swoich starych nawyków nieużywania mięśni, bo jest łatwiej. Ale to wszystko zmienimy z czasem. Dajcie sobie czas i bądźcie cierpliwe. Efekty będą szybciej niż myślicie, jeżeli ćwiczenie będzie wykonywane prawidłowo. Wdech do góry, wydech na dół. Głowa nie opada na dół, tylko używając mięśni karku, trzymamy kark, głowę na wysokości i linii kręgosłupa, czyli patrzymy tutaj na tą przestrzeń między waszymi dłońmi. Może dwa razy jeszcze. Dwa. I jeden. Rozciągnijmy te pośladki teraz i biodra. Dużo będę mówić, będę wam ciągle przypominać, bo wiem, tak jak powiedziałam wcześniej z własnego doświadczenia i potem dopiero po zrobieniu wszystkich moich kursów, kwalifikacji, że większość ćwiczeń robiłam źle i obserwując na internecie różne wideo, informacje, artykuły, widzę, że nie tłumaczy się ludziom, że te błędy mogą popełniać. Czemu je robimy? Bo jest po prostu łatwiej dla waszego ciała, niż uaktywnić te mięśnie. Może być, że zrobicie tylko trzy powtórzenia. Nie ma w tym nic złego. Od czegoś musimy zacząć i to są małymi kroczkami. Małymi kroczkami będziemy zmieniać tutaj naszą sylwetkę, wzmacniać i wyszczupłać. Dobrze. To teraz znowu w pozycji stojącej na równowagę, czyli znowu, jeżeli coś potrzebujecie na razie, to użyjcie tego krzesła, stołu, ściany, cokolwiek, żeby trzymać sylwetkę wyprostowaną. Nigdzie się tu nie będziemy przechylać. Ważne, że zanim uniesiecie tą prawą nogę teraz, lewa pracuje, czyli ściągamy mięśnie, ud, tutaj prawego, lewego uda i pośladek z lewej strony. Wszystko ściągamy. Teraz będziemy się starać tą nogę na zewnątrz, ale bez skręcania całego ciała. Raz, że tracimy możliwość tutaj właśnie pracy mięśni wewnętrznych i zewnętrznych naszego uda, ale przy tym skręcie możemy sobie uszkodzić kolano. Czyli tu się nic nie zmienia, pracuje sama noga z biodra. Czyli znowu, nieważne jaki jest zakres ruchu, najważniejsze, że próbujecie tą nogę dać na zewnątrz, bez zmiany bioder. Wdech i wydech. Wdech, wydech przy ścianie, to pewnie łatwiej będzie ścianę mieć z boku, stanąć bokiem do ściany, krzesło z tej strony, żeby tutaj nam nic nie ograniczało tego ruchu, stół pewnie też z tej samej strony, po lewej. Noga może być nawet niżej. Ja robię wyżej, bo po prostu wtedy czuję, że mięśnie pracują, ale Wy możecie zacząć z nogą niżej. Jak już wzmocnimy te mięśnie, mamy większą kontrolę, będziemy próbować unieść wyżej. Wdech i wydech. Jeśli jeszcze ze mną ćwiczysz, zróbmy 5, 4. Sprawdźcie, jak tam Wasze barki. 3, 2, 1. Aha, dobrze, no trochę tego bólu będzie, ale to nie jest taki ból, że ciśniemy na maksa, po prostu aż padniemy, do ostatniego potu, do ostatniej krwi. Nie o taki ból nam chodzi. Chodzi, że czujemy, że te mięśnie pracowały, ale nie przekraczamy tej granicy, że ćwiczę, trenuję mięśnie albo je przetrenuję. Bo jeżeli będziecie zawsze na tym poziomie przetrenowywania organizmu i mięśni, to bardzo łatwo uszkodzić ścięgna, mięśnie i stracić tą właściwą technikę, postawę, co będzie właśnie skutkiem tego, że nie będzie widać rezultatów tego ćwiczenia na tyle, ile sobie marzymy. Wdech, wydech, wdech, wydech.
Nie porównujemy się z nikim, a Alicja robi wysoko. Nieważne, to jest moja praca. Ja to robię codziennie, słuchajcie. Każdego dnia po parę godzin. Zaczęłam od jednej sesji, pół godziny, na tydzień, a potem ledwo mogłam chodzić. Ale nie ćwiczyłam, czekałam aż mięśnie odpoczną, zregenerują się, robiłam ćwiczenia rozciągające. I jak już po pewnym czasie, u każdego to inaczej, to trudno powiedzieć, ile czekać, żeby robić dwie sesje. Po prostu obserwujcie własny organizm. Zróbmy jeszcze trzy. Trzy. Dwa. I jeden. Super. To teraz rozciągnijmy te mięśnie. Właśnie to jest mój sposób na ćwiczenia. Ja nie chcę zamordować tych nóg dzisiaj, tylko pracujemy tu na pośladki, tu na biodra, wewnętrzne, zewnętrzne. Zrobimy trochę rozciągania w międzyczasie, żeby te mięśnie miały czas trochę odpoczynku. Możecie się też napić teraz wody czy herbaty. Najlepiej woda i herbata. Trzeba zredukować cukier, to na pewno wiecie. Jeżeli chcemy pozbyć się tej tkanki tłuszczowej, no to trzeba trochę te kalorie zredukować. Nie znowu super ekstremalnie, że nie jemy nic. Zmniejszcie po prostu porcję. Jedzcie trochę mniej. Nałóżcie sobie tak jak zawsze i odłóżcie 3 łyżki, 2 łyżki. Powoli, znowu małymi krokami. Jak spróbujecie zrobić wszystko naraz od dnia pierwszego, bardzo ekstremalnie, z wielką różnicą dla waszego organizmu, to będzie naprawdę ciężko to utrzymać. Zgubicie wagę szybciej, ale co? Potem wrócicie bardzo szybko do starych nawyków, bo był krótki odcinek czasu, kiedy straciłyście tą wagę. Dlatego lepiej, jak to są małe kroki i powoli zmieniacie swoje sposoby odżywiania, zmniejszacie tę porcję, nie drastycznie od razu, że na 1/4, tylko powoli, trochę sobie poodkładamy, redukujemy snaki albo zamieniamy na coś zdrowszego. Zamiast całej paczki chipsów zjedzmy pół, trzeba sobie od razu odłożyć. Wiem, że to nie jest łatwe, też byłam wielkim maniakiem chipsów. W końcu powiedziałam, nie, dobra, koniec. Teraz już jestem kwalifikowanym personalnym trenerem. No to przepraszam bardzo, ale czy ja mogę jeść chipsy? Mówię z ludziom, nie jedzcie, jeśli chcecie schudnąć. A sama też mam trochę, teraz mniej. Ale wtedy miałam więcej. Co zrobiłam? Przestałam kupować. To było po prostu najprostsze. Co? Zastąpiłam popcornem. Kupiłam specjalną maszynę na gorące powietrze, czyli znowu nie na oleju, nie robimy, tylko na gorącym powietrzu. Jeden kubek 100 kalorii. Ktoś lubi chrupać, chrupcie popcorn. To znowu nie 3 michy, tylko właśnie jedno, tak jak porcja jest w maszynie. Najlepszy sposób. Dobra, przerwa. Napijmy się. Zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie na pośladki. Jeżeli zaczniecie robić, będziecie czuli, że one naprawdę już są zmęczone, to zróbcie sobie przerwę, patrzcie, jak tam dalej to wygląda. Albo rozciągajcie już w tej pozycji. Dobrze? Dobrze, zawsze słuchamy własnego organizmu. Robimy na tyle, ile dzisiaj są możliwości i możliwości się zmieniają. O tym pamiętajcie. Stopy na szerokość bioder. Ramiona wzdłuż ciała. I znowu, co jest najważniejsze? To można robić miliony razy i nie będzie żadnego efektu, po prostu zero. Co może was boleć? Kolana i biodra, bo tylko ruch jest zestawów, ja to tak nazywam. Nie ma pracy mięśni, jest bardziej ruch zestawów, bo tak są skonstruowane nasze stawy. Jeżeli to ma być z mięśni, to zanim uniesiecie kolana, musicie skupić się na pośladkach. Staracie się te pośladki ściągnąć, ścisnąć, jak to tam nazwiecie, żeby unieść te biodra wysoko i pięty. Pięty dociskamy do podłogi, barki dociskamy do podłogi tak samo z piętami, razem w tym samym czasie. Wdech na dół, wydech. Pośladki mocno ściągamy. Na początku wiadomo, nie będziecie tych pośladków czuły, że one się ściągają, bo znowu praca nad ciałem, nad mięśniami wymaga czasu, żeby czuć, że macie tę kontrolę. Im one będą mocniejsze, silniejsze, to będziecie czuły. Rzeczywiście, no one jak stal, twarde teraz się robią. Ale na to trzeba czasu. Także nie przejmujcie się, a te ćwiczenia na mnie nie działają, bo ja tu nic nie czuję, nie umiem tych mięśni ściągnąć. To nie ma znaczenia, które będziesz robić ćwiczenia. Jeżeli tych mięśni nie umiesz ściągnąć, to ćwicz. To ćwicz. Im prostsze ćwiczenia, tym łatwiej właśnie wypracować tutaj te mięśnie, wyrzeźbić sylwetkę i mieć tą kontrolę nad mięśniami. Także tak, to jest moja
Moja filozofia. Najprostsze ćwiczenia, jakie mogą być, żeby ludzie nie popełniali błędów, was tu nie ma. Ja mogę robić co, jakieś super crazy ćwiczenia z klientami na sesji, jeżeli oni tu są fizycznie, jak widzę, jak oni to robią, jaka jest kontrola ciała, jaki jest ruch, czy te mięśnie już pracują, czy już się zmęczyli. Ja was nie widzę, dlatego ja gadam więcej niż normalnie, ale tak, taką mam filozofię, że im więcej rozumiecie z mojego własnego doświadczenia, robiłam, nie mam zielonego pojęcia, co ja robię. Kazali robić, nie, wyszczuplamy tutaj nogi, nic się nie działo. Dlaczego? Bo robiłam źle. Muszą te mięśnie być uaktywnione, musimy myśleć o tych mięśniach i próbować je uaktywnić. Także nie przejmujcie się, jeżeli one dzisiaj się nie uaktywniają, nie czujecie różnicy. Dalej, tu wszystko miękkie. Uwierzcie mi, sesji na sesję będziecie czuły, że tu jest więcej silniejszych mięśni, macie większą kontrolę. To jeszcze ze mną jest. 5 razy jeszcze, ja już czuję moje, także wy już na pewno czujecie, ale może ktoś jeszcze ma siłę. 4, 3, wydech, 2, wdech na dół, wydech do góry. I kolana do siebie, możemy skrzyżować ręce albo ramiona wzdłuż. I rozciągamy teraz te pośladki. Jest bardzo dużo filmików, wczoraj oglądałam. One były wprawdzie po angielsku, ale po polsku przypuszczam, jest też taki sam trend. 10 minut. Szczupłe uda, 10 minut. Jak zrzucić tkankę tłuszczową z ramion. I co? Zaczyna się wideo, to przynajmniej w tym jednym, które ja oglądałam, to ta babeczka była szczera, bo powiedziała, przed ćwiczeniami należy zrobić ćwiczenia rozgrzewające. Na koniec obejrzałam do końca, no ciekawe, zrobię jakieś rozciąganie. Kochani, zapraszam was teraz, żebyście sobie zrobili jakieś rozciąganie jako zakończenie sesji. Skąd ludzie mają wiedzieć, co mają robić? Przecież to my jesteśmy od tego, żeby wam od pierwszej sekundy do ostatniej poprowadzić, wytłumaczyć i zaplanować sesję. I co? I ja myślę, że większość ludzi tego nie robi, a to jest prosta droga, żeby właśnie sobie coś uszkodzić. Szczególnie właśnie kolana, biodra. To są te stawy, które są bardzo delikatne i jeżeli zaczniecie ćwiczenia bez rozgrzewki, no to nie wróży długiej przyszłości z fitnessem. Będzie kontuzja. Na 100%. Ja tu mam klientów, przychodzą teraz do mnie. Pytam, robiliście? Co zaczęłaś robić? Biegam. Kolana mnie bolą. Robisz jakąkolwiek rozgrzewkę? Nie. Robisz jakiekolwiek ćwiczenia na koniec? Nie. Nic. No to masz odpowiedź. Dlaczego? Jeżdżę na rowerze. To samo. Robisz cokolwiek zanim wsiądziesz na ten rower? Nie. Wstaję rano, piję kawę, wskakuję na rower. No to idź na spacer najpierw. Albo zrób rozgrzewkę w domu. Nie wskakujemy od razu i robimy ćwiczenia. Musi być rozgrzewka, choćby te 5 minut to jest minimum. 5 minut to jest minimum, słuchajcie. I 5 minut na koniec, na rozciągnięcie, to też jest najmniejsze minimum, jakie może być. Ponieważ nasza sesja nie jest długa, 5 minut jest wystarczające. Ale jeżeli to by było 45 godzina, no to ta rozgrzewka i te rozciągające ćwiczenia też powinny być dłuższe. Wszystko ze sobą musi być w proporcji. Jeszcze tutaj na tą część biodra i pośladków. Prawa stopa na lewym kolanie i przepychamy, przesuwamy do przodu. Bez żadnego tutaj ruchu w górnej części biodra. To jest wszystko to samo. Znowu sama noga z biodra na zewnątrz, żeby poczuć tu mięśnie. Jeżeli nie czujecie, to kładziemy prawą nogę na lewym, znowu na zewnątrz, jeżeli jeszcze nic nie czujecie, unosimy lewą. Bo teraz tak, unosimy lewą, wyciągamy do siebie, ale prawą w dalszym ciągu staramy się, teraz tu już ten ruch jest bardzo ograniczony, ale jeżeli spróbujecie mięśniami nóg te kolano przesunąć, wypchnąć do przodu, będziecie czuli. To jest właściwy sposób na rozciąganie, tutaj właśnie pośladka, i tutaj w okolicy bioder, tych mięśni w okolicy bioder i uda zewnętrznego. Lewe do siebie, prawe na zewnątrz. I jeżeli trzymamy tę lewą nogę w powietrzu,
to mięśnie brzucha. Tutaj też teraz pracują, nawet przy naszych ćwiczeniach rozciągających. Górna część ciała, barki, kark, głowa tutaj rozluźniona. Jeżeli ktoś z Was jest jeszcze bardziej rozciągnięty, czuję, ale mogę więcej. Próbujemy, znaczy te kolana jest na tyle blisko, że możecie je dosięgnąć bez unoszenia głowy. To jest najgorsze ułożenie, jakie możecie zrobić z Waszego odcinka szyjnego. Jeżeli to kolano jest za daleko, zostawiamy tą nogę w tej pozycji. Możemy tylko mięśniami nóg spróbować dociągnąć bliżej. Łapiemy tylko, jeżeli kolano jest w odpowiedniej odległości, czyli nie unosimy górnej części ciała. I to ćwiczenie rozciągające, możecie robić krócej albo dłużej, jeżeli będziecie czuły, jak ja Was poproszę, że zmieniamy stronę, ale będziecie czuły, że ja tu jeszcze bym porozciągała, to przytrzymajcie dłużej. Te same ćwiczenia dzisiejsze, właśnie na koniec, możecie zrobić jutro, bo te mięśnie będą jutro napięte, będą sztywne. Pamiętajcie, to nie jest, że to jest tylko jedyny sposób na rozciąganie tutaj biodra i pośladka. Nie, zaczynamy z tej pozycji najpierw i patrzymy, jak druga strona. Zawsze jedna strona jest mniej rozciągnięta od drugiej. Łapiemy tylko, jeżeli te kolano jest blisko. Nie unoście głowy, nie ma sensu. Lepiej trzymać ręce wzdłuż ciała i starać się pracować nogami. Teraz prawe do siebie, lewe na zewnątrz. Czyli zachęcam jutro zrobić te ćwiczenia rozciągające, co teraz robimy. Pojutrze najprawdopodobniej też. Albo możecie zrobić jakąś jogę z mojego wideo. One są łatwe, więc to fajnie Wam porozciąga mięśnie. I dajcie mi znać. Czyli 2 dni od dzisiaj i na 3 dzień dajcie mi znać, napiszcie pod tym wideo, jak tam, czy jeszcze czujecie mięśnie Waszych nóg, pośladków, czy już są gotowe na następne ćwiczenia. To jest ważne. Dajcie sobie odpowiednią ilość czasu, żeby te mięśnie odpoczęły się, zregenerowały. Jeszcze jedno ćwiczenie zrobimy. Pracowałyśmy więcej na zewnętrzną i wewnętrzną niż na przód, czyli rozciągniemy sobie znowu tutaj tą wewnętrzną część. Zaczynamy na kolanach, lewa noga do przodu, na bok. Stopa na płasko, palce do przodu i ruch z bioder. Pokażę Wam to z różnych stron, żebyście widziały. Wdech i wydech. Czyli im bardziej pochylacie się do przodu, będziecie czuły, że biodra przechylają się do tyłu. Tutaj rozciągamy tylną część, wewnętrzną i pośladek, lewą stronę. Plecy muszą być wyprostowane. Staramy się ten kręgosłup taki długi. Wyciągamy się do przodu. Nie pochylamy się, tylko właśnie z bioder. Wdech i wydech. Czemu z oddechem? Bo ważne jest, żebyście oddychały teraz głębokie wdechy i powolny wydech. Wasze mięśnie potrzebują teraz dużo tlenu. Wtedy, kiedy je rozciągamy, żeby się szybciej i efektywniej zregenerowały. I uwierzcie, nie trzeba się mordować, forsować, po prostu torturować tego ciała, żeby osiągnąć efekty. Nie. Najważniejsze jest małymi krokami, ale systematycznie i konsekwentnie. Zmieniamy stronę. Wdech i wydech. Pamiętajcie, nie przechylamy się tu. Lewy i prawy bark mniej więcej na tej samej wysokości. Czyli znowu, nieważne jak bardzo pochylacie się do przodu, ważne jest, żeby pracowały właściwe mięśnie. Żeby się pchały za bardzo, bo tu będziecie się przekręcały. Bo ciało będzie kompensowało to rozciąganie, jak jest za dużo. Wdech i wydech. Pamiętajcie, małymi krokami, ale z konsekwencją
osiągniecie swoje sukcesy. Nie trzeba się torturować, nie trzeba naprawdę masakrować tego ciała, pocić się nie wiadomo jak. Ja wiem, był taki trend, zawsze się zastanawiałam naprawdę, czy to tak musi wyglądać, czy tu trzeba przepychać jakieś opony, czy tu trzeba się szarpać z tymi linami, czy na drążkach się pociągać, żeby trochę wyszczuplić sylwetkę. Naprawdę. I widzę, że ten trend się w końcu zmienia. Całe szczęście, że się zmienia. Małymi krokami, wielki, duży, wielka, duża konsekwencja. Czyli jak powiedziałyście A, mówicie B, C, D, aż do końca alfabetu, bo tylko wtedy osiągniecie rezultaty. Nie ma po drodze. Także dziękuję bardzo. To była nasza pierwsza sesja. Biodra, uda, wewnętrzna, zewnętrzna i pośladki. Będzie następna, oczywiście, że będzie. Znowu będziemy wracać tutaj do naszej talii, brzucha również. Cała seria powstaje powoli, ale tak jak mówię, nie moim celem, nie moim założeniem jest, żeby Was wymordować na jednej sesji. Jeżeli macie jeszcze siłę, zróbcie to wideo jeszcze raz. Albo drugie, na przykład na brzuch. Ale nie chcę zrobić jednego wideo, które jest długie i w połowie powiedzieć się, nie, no po prostu już, ja już padam. Nie będę tego robić, bo nie jestem w stanie zrobić całej sesji. Wolę zrobić kilka krótkich i sobie je miksujcie, ale żebyście skończyły sesję z pozytywnym nastawieniem, że jesteście w stanie to zrobić. Bo dla nas, kobiet, jest ważniejsze, co jest tu. Faceci to jest w ogóle inna historia, dlatego jak ćwiczycie z prywatnym instruktorem, trenerem, a jesteś kobietą, polecam wziąć kobietę. Nikt nie zrozumie kobiety tak jak druga kobieta i nie chodzi tutaj o to, że faceci są gorsi czy lepsi. Po prostu mamy tą samą anatomię, ale mamy zupełnie inne funkcjonowanie. I myślę, że im więcej robimy ćwiczeń typu Tabata, HIIT, jakiś bootcamp, to co? To potem jesteśmy tak wykończone, że a dobra, ćwiczyłam tyle, zjem lody, zasłużyłam. To jest właśnie nasz błąd. Róbcie na mniej intensywnym poziomie, kiedy nie jesteście na tyle zmęczone, żeby sobie tutaj na zasługę właśnie ten cukier zafundować. To jest sabotażowanie, słuchajcie. Byłam, sprawdziłam, przeżyłam. Mówię Wam wszystko z własnego doświadczenia. Przeżyłam to wszystko, nie było efektów. Były po prostu minimalne. Właśnie dlatego nasze funkcjonowanie tutaj jest zupełnie inne. Faceci mogą się mordować, jak oni sobie powiedzą, od dzisiaj nie jem, nie jem. Dla nas to jest po prostu takie, to jest większe wyzwanie niż te ćwiczenia. Dlatego nie masakrujcie się, nie torturujcie, nie sięgajcie do szuflady po te nagrody, bo to Wam nie pomoże. To, że teraz spaliłam 300 kalorii, nie znaczy, że ja teraz mogę je zjeść, bo wychodzę na zero. Po co? Ja chcę tą tkankę tłuszczową zgubić. Żeby ją zgubić, muszę jeść po prostu mniej. I nie idę na dietę super cud, że nie jem nic, albo dzisiaj same jabłka, albo samą kapustę. Słuchajcie, wszystko jest dla ludzi. Z balansem, z głową, małymi krokami, ale konsekwentnie. Dobra, ja tak mogę gadać, jak już wiecie, jeżeli już mnie znacie, to wiecie, mam nadzieję, że Wam to odpowiada, bo po prostu chcę się podzielić z Wami wszystkimi moimi doświadczeniami i moją wiedzą, żebyście nie popełniały tych samych błędów i żebyście miały tą sylwetkę jak najszybciej, żeby Wam to nie zajęło tyle czasu, co mnie. Po prostu. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, na pewno będą na temat diety oczywiście. Mogę zrobić filmik, mogę nawet coś nakręcić, pokazać, jak na szybko można coś zrobić. Dajcie mi znać, czy będziecie czymś takim zainteresowane, bo ja robię filmiki, słuchajcie, dla Was. Okay? Jeżeli nikt ich nie ogląda, nikt nie pisze komentarzy, no to ja mogę gadać do kamery, ale chcę, żebyście z tego po prostu skorzystały, bo to będzie większość jednak ćwiczeń dla kobiet. Chociaż dla facetów może też coś zrobię, jeżeli będą zainteresowani jakimiś łatwiejszymi ćwiczeniami, żeby się po prostu zamordować. Dobra. Dzięki Wam bardzo, że Wam się podobało. Dajcie mi znać, kciuk do góry. No i tak jak wspomniałam, komentarze, sugestie, pytania, cokolwiek. Jestem otwarta, bo ten kanał jest dla Was. Życzę miłego dnia.
dajcie mi znać 3 dni od dzisiaj pod tym filmikiem, jak wasze mięśnie. I wtedy wam napiszę, co możecie jeszcze zrobić, czy możecie dodać już jakieś inne ćwiczenia, jakąś inną sesję, mogę wam polecić jakiś filmik, żebyście zrobiły. I tak powoli budujemy nasz program, każdy sobie indywidualnie. Ja mogę zrobić playlistę, ale każdy jest inny. Także póki nie mam aż takiej wielkiej publiczności, tylu followersów, osób, które mnie oglądają na YouTubie, jestem w stanie wam pomóc. Potem jak ten kanał się rozrośnie, bo taki jest plan, no to wtedy już będzie mi trudniej każdemu indywidualnie podpowiedzieć, co może zrobić. Także korzystajcie z tej sytuacji, ponieważ ja teraz mogę odpowiedzieć na każdą waszą wiadomość i pokierować was na właściwe tory. Także zaczynajcie tę przygodę ze mną. Namawiajcie znajomych, rodzinę, róbmy to wszystko razem z głową, solidnie, ale z wielką konsekwencją. Trzymajcie się ciepło i czekam na wasze informacje za 3 dni. 2 dni na rozciąganie i na trzeci dzień dajcie mi znać. Czekam bardzo, bardzo, bardzo. Jestem ciekawa, kto jest ze mną, kto ćwiczy i jak tam wasze mięśnie. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia za 3 dni.